Kot i mysz 38%. Aha, i właśnie, naprawił mi się wreszcie głos, jeśli słyszycie dobrze. Już nie mam takiej chrypy, ani trochę. I mnie to wkurzało, Jezu, to było straszne. 39% na kot i mysz, 400 głosów, mogę jeszcze chwilkę poczekać. Śrutuwa to musi być obowiązkowo. No ładowanka też, no. I weźmy sobie pierwszego ulta. I robimy jak najszybciej. Za pierwszym razem, dobra? Dobra, lecimy. Sparowaniem tu może być delikatny problem. Tylko dlatego, że postać nam odskakuje do góry po parowaniu. Widzicie? Nie lubię tego, bo to jest kretyńskie. Nie ma sensu parować tą postacią. Ja starałem się jeszcze coś klikać. Czy mogę szybko sparować i użyć egza? O, jedyny sposób chyba. Dobra, robię dalej. Niech będzie. A to jest easy. Nigdy nie było tak prosto. Przeskoczyć. Masz, to dla ciebie. Pff, nie wyszło. Wy narzekacie, że muzyki nie słyszycie, a to dlatego, że ja ją zagłuszam specjalnie. Bo sam sobie podśpiewuję tutaj. Ty, myszko. Ty, myszko. Lepiej przedtem. Myszko. No nie wyszło, no. Oj. Dobra, ja biorę się w garść, ludzie. Już koniec tej pajacerki, to było odpoczywanko do tej pory. Musimy tak sparować, żeby od razu użyć egza, bo dash nie zadziała. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Ucik. Ej, ja nie wiem, czy miałem parowania wszystkie. Znowu z parowaniem kłopot. Za szybko może zabiłem. Sparowanie mi źle, chyba. Dobra, jest jeszcze jeden ratunek w postaci myszek. Niech ona wypuści krążka odpowiedniego. Dobra. Pyk. Dla pewności jeszcze zrobię. Nie chciałem wyskakiwać. No, czas powinien być, wszystko powinno być. Zobaczmy. Nawet 4 życia były. Jeżeli staniesz przed mauzoleum, użyjesz LTRT, to możesz się powtórzyć. To nie jest bajt? To nie jest bajt? Ale mamy w każdym razie eskę. O, easy, easy eseczka, prawda? Trollu jeden! Gówno prawda! Ej, jest prawda! Jest prawda! Dobrze powiedział! Dobrze powiedział! Jest! Nie wiedziałem o tym! Clown, no teraz tak wspomniałem o tym clownie, to się spodziewałem, że będzie. Tak podpuściłem was trochę. Taka manipulacja, kryptomanipulacja wami. Powiem coś? Jest większa szansa, że na to zagłosujecie. I teraz wszyscy głos na Glutka. Nie no, żartuję. Jeśli będziecie chcieli clowna, to zaraz go sobie zrobimy, a pociski na niego... Ładowanka spoko, śrutuwa spoko, reszta niespoko. I weźmy sobie... No tutaj z tym walnięciem się jest kłopot ewentualnie. Ale dobra, weźmy może ulta tego i robimy klauna. Zobaczymy, czy uda się go jakoś super szybko zrobić. Mam nadzieję, że tak. Nie było tego. Dobra. Masz, trzymaj to dla ciebie. Jeszcze taka niespodzianka. Oj, 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 oj. Zapomniałem, że trzeba jeszcze parować. Musimy parować, trzy parowanka mieć. Mam. Dobra, wypadł sobie. Przewrót. No też można, mogę przewrót, ale to jest zbyt ryzykowne moim zdaniem. A to się nie liczy chyba jako parowanie.
to było śmieszniej. Ojoj, sparowałem nawet. Dobrze, bardzo dobrze. Czekajcie, sparuję go. Jest sparowane. Może się uda. O Jezu, nie uda się. Paruję. Nie no, wyskoczyłem dupą. Niech wam będzie, użyjmy sobie trzeciego ulta. Mi się ten drugi ult podoba bardzo, no bo lubię tę grafikę, tak? Coś ty powiedział? Ja nie wiem, co to znaczyło. To jest jakiś mem albo coś? Chyba jedno parowanie mam, nie liczyłem tak szczerze. Straszycie mnie. Ja najpierw mówię, potem myślę. Dobra, ulcik. Niech będzie. Aj. Słabo. A, nie wyszło mi. Słabo. Nie ma parowania chyba, co? Dobra. Lecę dalej, zobaczę. Może jednak to parowanie było. Małpka jeszcze w cyrku. No, trochę tak. Może od razu dajemy ulta, co? Może ich zabije? No beznadziejny ten ult! Nawet ich nie załatwił. Więcej to sam uniknąłem. I się ten, z tego ulta zrobiłem. Zobaczmy, czy jest... No też się liczy jako... No właśnie, nie jestem pewien. Zobaczymy. 1.47. Jest wszystko, dobra już ta eska. Ale słaby ten ult był, szczerze. Ja myślałem, że on faktycznie zmyje dosłownie te pingwiny, a on zostawił je tak jak były. Ale łatwo idzie, co? Ja jestem ciekaw, na ile to jest kwestia mojego wytrenowania się po MasterQuestie, a na ile kwestia postaci, nie? No i lecimy Gina Żelko Wielkiego. Na nim troszkę były jakieś problemy, ale nie wiem z czym. Z czasem chyba były problemy. Chociaż... Zobaczymy Chalice, jak pójdzie. Ale znowu poziom latany, to mnie całkiem cieszy. Musimy parować. Na dzień dobry. Czas będzie przerąbany, też coś tak czuję. Pyk, 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 pyk. Parujemy. Nie! Dobra, poświęcę już to życie. Trudno. Przydałoby się na ostatnią fazę. Lecimy dalej. Wychrupało go. Może dzięki temu czas jakiś zdobędę fajny. Tak szczerze, ja osobiście nie widzę sensu w przechodzeniu eksperta, expert mode'a, jeśli nie robi się esek. Jak już się chce mieć jakieś wyzwanie, to wydaje mi się, że eski są lepszym wyzwaniem niż jakieś, kurde, nie wiem, samo to, żeby przejść expert mode'a, bo on się nie różni też aż tak, żeby to był problem dla gracza, który już przeszedł całą grę. Ale to moja opinia. Oj! Dobra, dał radę. Du-du-du. Tuk, 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 tuk. O Jezus, oberwałem! Lubicie koteczki? Ja kiedyś uważałem, że koteczki są najlepszym atakiem Gina i go... Je zawsze chciałem, a teraz najbardziej nie chcę. Tak szczerze. Pyk. Łapy, łapy, cztery, łapy. Nie sandały, tylko takie buciki specyficzne. Takie z czubkami. Takie aladynki.
balerinki. I zobaczymy jak teraz. A, nie wyszło mi z tym ultem. Chciałem dobrze, okej? Okay? Już się zamknął, ziomek. Bardzo dobrze. To tak. Lecimy dalej. Co bierze w spak? Pyk. Ulcik. Mój kot nie żyje. Okej. Okay. To współczuję. Mój też. Zależy który. Ulciki. Nie pokazuj ulcika, bo ci... O Jezus. To ci krowa nasika. Tak mówi starożytne chińskie przysłowie. Niestety oberwałem. Ale poszło. Czegoś nam brakło w tym podejściu. Nie mam pojęcia. Parowania były. Wszystko było, 1,50 nawet. Chrupło, no fajnie chrupło, nie? Tak. Jest SK. To wiecie co, może następnego pójdę już ja tak wybiorę, żeby iść na tego robota. Bo tu widz chciał. A poza tym wydaje mi się, że będzie śmiesznie. Nie wiem, no pierwszą super sztuczkę sobie wybiorę i lecimy. Zobaczymy jak pójdzie. Głupi Legrandę, no dokładnie, głupi. On jest taki debilny, naprawdę, nie patrzcie na niego, bo to głupek jest, zarazicie się nawet. Ty to policzyłeś? No właśnie, parowanko trzeba zrobić. To mamy parowanko. Ucik, da radę. Schylamy się szybko. Dał radę go musnąć chyba, mam nadzieję, że chrupło dobrze. Au! Walnęło mnie jeszcze, jak? Jak się obracał coś. O, musiałem, dobra. Chciałem przytrzymać i przedobrzyłem, wiecie? To była dobra. Nie! Jezu, na tym łatwym bosie, tyle czasu! Tu nie ma... Dobra, ludzie, robię to spokojnie teraz. Lepiej od razu, za pierwszym razem, niż żebyśmy trzeci raz już robili tak, nie wiem. Przedobrzyłem znowu, głupio. Sorki, przepraszam was. To już tutaj ego moje weszło. Żeby tak samo z tym ultem. Żeby puścić kong, no. I zawsze obrywam. Dobra, mam. To jest easy bossik, też bym go zrobił za pierwszym razem, ale pomyślałem, a zabiję troszkę inaczej. Będzie jakiś fajny czas chociaż, bo tutaj eskę to mieć to jest żadne wyzwanie. Najprostsze z wszystkich bossów chyba. Patrzcie, takie fajne ulty. Nie, dobra, weszło. No robię co mogę. Już. No. No jest, dobra. Nie było rekordowego czasu. Chciałem poniżej minuty zejść, ale to już będzie minuta 10 jakoś. 13. No i kto tu jest głupi? Mamy eskę. No nie wiem, jakoś tak chciałem poczarować sobie. Robota mieliśmy następnego, tak? To lecimy na robota, co? My idziemy na Bosolo i znowu to jest etap latany. Robot doktora Kala. Czym prędzej. I zobaczymy, jak sobie na nim poradzimy. Na ekspercie nie był chyba aż tak łatwy. Tylko możemy chrupać fajnie. Tyk. Ale to i tak nic podań do Master Questa, nie? Aj! Już mnie przeszyło niestety. Czy będzie Astroblock z grafem? Nie, no zrezygnowaliśmy z tej serii. Na live'ie nawet o tym mówiliśmy. Już poszło.
Ucik za ucikiem. Oj, 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 oj. Jest dobrze, jest dobrze. Zobaczymy jak damage z tego. Z tej naszej brońki. Po której muszę nastukać mu. Nie! Zadał mi obrażenia. Jest źle, jest źle. Dobra, uniknąłem. Tu się fajnie sypie na niego bombami. Muszę ulta jeszcze dozbierać, fajnie by było. Oj, oj, oj. Jezus! Ucik. Dogonił mnie. I zobaczmy, jak z tym bossem. Ostatnio miałem przedsmak na regularze, ale to nie jest to samo. Znaczy, no prawie. Parowanko. Trzeba tu na pewno parowanka zrobić. Dobra, jest git. Jak z czasem? To mnie bardzo interesuje. Nie, oberwałem, a on już malował chyba. Ale dupa. Drugi raz, zawsze reakcja łańcuchowa jest. Bossów na eskę. A czy damy faktycznie radę? Żeby to nie było tak mega, mega długie. Dobra, mamy go. Mamy 4 życia, jest git. Dobra. Zobaczmy. To jest chwila prawdy. Do niego. Nie! Oberwałem niestety. Dobra, już. Ale mu wyspamowałem, nie? No to robota raczej mamy. Zobaczymy jak z czasem. Dwa. Po prostu dwa. Dwa. Wszystko takie równe. Dwa. Trzy. No i mamy eskę. Dwa. Po prostu 2-0-0. Równo z czasem. Niezła robota. I see what you did there. Dobra, lecimy pociąg. Nie lubię pociągu. Odłamówka. Odłamówka OP. Skupiacz OP. I weźmy sobie dodatkowe życie. Chociaż dobra, ulta. Na czas. Skupiacz byłby ciekawy. A co ja wziąłem w sumie? Czy tu wziąłem, czy co wziąłem? Bo już... No wziąłem skupiacz, dobra, no, to jest git. To jest o tyle ciekawe, że wszystkie te niszczy, nie? Jeśli skupimy. Skupimy moc. Tyk. Pa, no i poszło. Najbardziej nie lubię właśnie tego tutaj, cwaniaka. Jakoś nerwuje mnie. Tyk. Oj! I teraz ucik. Wybije nam. Ale... Nie! Dupo mnie podsunęło! Szkoda. Bardzo szkoda. Szkoda, że typujesz pierwszy. Byś się zniszczył od razu. Dupo mi podsunęło. W sumie gdyby dodali w jakimś DLC bossa pod mostem, albo w jakimś update'cie nawet, to było ciekawe, no ale... No wiecie ile to jest współprac, powiedzmy, i ustalania z tymi wszystkimi autorami tych gier. Nie mogą sobie tego tak odprowadzić, albo jak już mogą, no to musi to i tak być zmienione jakieś. To nie mogą być oryginalni po sobie.
Ucik. Przez wszystkich live'ów, tych co teraz są, będą odcinki, od razu mówię. Dobra, nie wyskoczyło mi za bardzo. Dobra, jest git. Załatwiamy, robimy co trzeba. No i mam nadzieję, że też, mimo że oglądacie live, że wpadniecie na odcinki, bo czasem są tak pocięte, że można się zaskoczyć. Dobra, tego załatwimy. Było blisko. Pyk. Jeszcze. Pyk. Na przykład dużo osób mi mówiło, że odcinki i tak oglądają, mimo że byli na live, bo no jest zupełnie inaczej, nie? Jak się widzi te wszystkie akcje. Też macie świadomość jakąś, że w tym uczestniczyliście, nie? Dobra, i zobaczymy, co z tym ultem. Ucik. To coś zadało, nie? Pyk. Pyk. No nie, dałem się hitnąć, zobaczymy jak zdemeczy. Jest już! Zobaczymy, czy się udało. Z czasem. Czas był moim zdaniem git. Lepiej niż git. 1.41. No i fajnie. No i fajnie. Eska od razu. Macie. Pociąg easy. Baronowa. Chcecie baronową w większości. Chociaż do Hildy i pirata też niewiele jej brakuje. No dobra, to idziemy baronową. Ona może być całkiem łatwa, bo ta odmamówka jest dobra. Tak w mojej opinii. Ale zobaczmy. Baronówkę. Co z ptakiem? Przecież już był. A weźmy sobie to. Bez rzeź dodatkowych. I weźmy sobie skupiacza, będzie śmiesznie. O, coś, co się stało? Telefon, a jakiś e-mail mi przyszedł. Powiadomienie o nim. O nie, tylko nie ten web. Chociaż może się przeturliwać, to nawet ułatwia sprawę. No, fajnie, fajnie jest. No i mamy pierwszego cukiereczek. Tu są oczywiście dwie kuleczki. Dwie kuleczki, niekoniecznie pluskaweczki. Au! Serio mi ten cukierek walnął jeszcze? Cukierek albo psikus, ja psikusa wybrałem widocznie. Wiedziałem, że to gówno będzie, naprawdę, nienawidzę tego gówna. Aż mu walnę ulta. Oj, muszę sparować, jeszcze jedno. Pamiętajcie, ludzie. Nie, znowu se cukiereczka ubiłem. Parowania nie będzie. Dobra, jest, jest git, jest git, jest git. Uratowana sytuacja. No. No spokój się już, no. Ile jeszcze? Pyk, pyk. Pyk. Dobra, i sama odłamówka. Jak tutaj nie skrzanie, to jest zrobione raczej. O! No tak, zapomniałem, że nawali tyle tymi głowami. Dobra, nie będę kombinował egzami jakoś. Nie przedobrzmy tego. O! Ile jeszcze? No już! Udało się. Powinno być. Ulta nie było jakiegoś specjalnego. Nie no, były ulty na pewno. 1.49, za pierwszym razem. No i fajnie. Myślałem, żeby jeszcze używać egzów więcej w tej ostatniej fazie, ale stwierdziłem, że a i tak damy radę. Zmieścimy się w czasie.